Uf, witam wszystkich 1 maja. Daj tej wody, mnie też zaschło. I ja mówię do kolegi, bo przerzucamy siewnik z kukurydzy na fasolę. Ja mówię, że zapomniałem, że coś mam nagrywać. I powiem wam, że to nie jest wcale takie łatwe, bo o ile mały siewniczek, to można sobie łatwo przerzucić tam wszystko. O ile przy tym klamocie, no to bez ładowarki, bez takiego dźwigu i bez 3 osób, to nie ma co podchodzić. No i ogólnie miałem nadzieję, że wszystko wyjdzie ok i się wszystko ładnie poprzesuwa, bo przecież to wszystko jest regulowane. No ale niestety, im większy siewnik, więcej elementów, tym więcej, tym przerobienie czegoś, to jest bardziej skomplikowane. Aczkolwiek uda nam się, bo tutaj dla kolegi będę siał z fasolę z podsiewaczem nawozu. No i tak kombinujemy. No i uda się, że będą redlice. Wszystko się mieści. Wszystko się mieści. Tutaj mieliśmy problem tylko, bo ta śruba jest grubsza. Ta śruba jest grubsza niż te tamte cybanty. Musieliśmy troszeczkę otwór powiększyć i nam pasuje tutaj teraz ta sekcja do tego koła, tak jakby. Zaraz z tej strony pokażę. O, ta sekcja pójdzie na cybant od koła, tylko to jest grubsze śruby, a drugie już będzie tam po skosie na redlicę i jakoś to powinno być. No i już teraz wiem, dlaczego te siewniki, które są na ramie hydraulicznej 45x75, co mają rozstaw hydraulicznie, są takie drogie. Bo to jest dzień czasu roboty, żeby to wszystko przerzucić. No i jeszcze sprzęt potrzebny. Aczkolwiek no da się. Da się. Tej sekcji nie ruszaliśmy. Te dwie zwężyliśmy. Tutaj się zmieściło od przykładni. Te dwie zwężyliśmy. Ta i ta jest nieruszana, a ta brzeżna pójdzie tutaj. Stopkę trzeba też odkręcić. Te stopki ewentualnie jeszcze, żeby to patrzymy, że można by było chyba tutaj, jak ranę się wsunie, to tutaj można by było na końcach zamontować, żeby go po prostu odczepić, bo jak on się odczepia, to wtedy na tych sprężynach ciśnie w dół siewnik, więc te stopy są potrzebne. No i co? Na pewno robotę robią te szerokie kółeczka, bardzo fajnie, tutaj nic się nie zapada, fajnie będzie do fasoli. No, a tutaj o, tu jedna pamiątka zagoiła się, a tu druga już się zagoiła. No, dobrze, palce całe. No i co, działamy dalej. Która jest godzina? 11:20. O Jezu, myśleliśmy, że dzisiaj coś zaczniemy siać. No, ale może, nie powiedziane, że jeszcze nie. Jesteśmy na dobrej drodze, jeszcze tylko tamto jedną sekcję zmienić, to dokręcić. Dobra, udało się skończyć do obiadu. Teraz zjadłem obiad i jadę po fasolę do kolegi. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Ładowarką muszę odjechać. No, na społeczności rzuciłem zdjęcie dupy ciągnika. To było tak specjalnie. Jeszcze kawałek siewnika było widać. I ciekawym właśnie myślałem, czy ktoś się gapie. A ja leżałem tam pod siewnikiem. I coś tam. Co ja tu robiłem? No, akurat wyjechałem do zdjęcia, ale tam śruby odkręcałem pod spodem. No, no, tu jeszcze jakieś majtki. Nie, to nie majtki. Dobra, bałagan. Bałagan jest, ale to wiecie, nie ma czasu. Prawdziwy rolnik nie ma czasu sprzątać. Żona rolnika sprząta. Tak. Stopy daliśmy tutaj, bo akurat się zmieściło. No i tutaj jakby nie te stopy, to tutaj nie byłoby co, nie miałoby co trzymać tych znaczników. Trzeba byłoby je odkręcać. No i w sumie można by odkręcić, ale za przewodę co, a to i tak zeszło się długo z tym. No to stopy jeszcze akurat są. Troszeczkę to wystaje. No ale myślę, że nie będziemy tak blisko gdzieś płotów siać, żeby tym trącać. A jak skarpa będzie, to nawet można się trochę odsunąć. Tutaj wszystko, kwadrat wystarczył. Koła poszerzyliśmy, bo one były tutaj. Widzicie, o, tu były koła, to musieliśmy przestawić.
Musieliśmy przestawić też ten czujnik. Tu redica się zmieściła. Tu na razie rurkę odczepiliśmy, bo ja nawozu nie będę podsiewał. U kolegi będzie podsiewać, to później się założy te rurki. Kolejna sprawa jest taka, że jak nie korzystamy z tych talerzy, to możemy ich tutaj na bolczyku do samej góry podnieść i one nie dotykają ziemi. Także nie kręcą się darmo w ziemi. Tarcze mam założone nowe, to są 27 na 7. Tutaj trzeba też uważać, dobrze sprawdzić. O, zgarniacze ustawiłem na 25, ale to jeszcze się sprawdzi. Tak mi się wydaje, że tak gdzieś tutaj powinno być na 25, ale to się jeszcze sprawdzi. Właśnie, kolejna sprawa. Teraz jak już tutaj mamy z brzegu, to wam pokażę. Taka tarcza. Tutaj jest... Oto. To są takie prowadniczki do nasion. Do drobnych nasion i kukurydzy, i one są tutaj. O, one są tutaj. I do fasoli trzeba je ściągać, bo tu jest za ciasno i wystarczy, że jedna wpadnie w poprzek i tutaj się zbiera i no i nie leci, blokuje się, więc to trzeba odkręcić do fasoli. Do fasoli to trzeba odkręcić. Co jeszcze tutaj musieliśmy przerabiać z takich rzeczy? Tutaj tak, to ma, nie ma tego, tej blachy. Jedna, nie było czasu, no to gumeczką, bo jednak trzeba przykryć, bo się kurzy. Jak wyciągałem tamte tarcze od kukurydzy, to tam pewno było ziemi i kurzu na dole w aparatach, więc to jest niewskazane, więc nawet jakimś gumą jakąś tutaj przykroczone i tu, żeby po prostu tylko się nie kurzyło tam. A kurzyć się będzie, bo jest tak sucho, gorąco i ogólnie... No jest ogólnie sucho. To, co ja mam przygotowane, już nie będę tego ruszał, tylko tak to będę siał. Zrobiłem bezorkowo, agroliftem, doprawiłem amazonką i będę już to siał. Nic już nie będę ruszał. Wysiew mam ustawiony na jasia. O, tu jeszcze rurka jest. A nie. Myślałem, że ona wisi, ona jest tutaj, się trzyma, dobra. Bo niektóre rurki te zawinęliśmy z powrotem. Na jasia. Tylko teraz będę musiał pamiętać, bo już tego nie przerzucałem, że numer sekcji to jest, będzie tak. 1, 2, 3, 4, 6, 5. W sterowniku muszę o tym pamiętać. A tak to musiałbym po prostu wtyczki pozamieniać, ale mi się już to nie chce robić, bo nie ma za bardzo czasu. Tutaj przekładnia tu się zmieściło, schodki musieliśmy wykręcić. One mogłyby być tutaj podwieszone, ale no tak by to wisiały, można by było się w łeb zapierdzielić. Chociaż i nie raz tu już się uderzyłem. O, tutaj mam ślad tutaj na ciele od tej tablicy, jak gdzieś tam wychodziłem z podsiewnika. No, tu się zmieściło wszystko fajnie, jest ustawiony na 45, czyli od ostatniej sekcji do ostatniej 2,25, 2,70 wpisujemy w nawigacji łącznie. Więc tak, tu jest, ma kółeczko dogniatające, to tylko tarczę wymienić, można siać buraka. Jak się nie sprzeda, to będę siał nim rzepak. No, już jest ustawiony na ten, na 45, na rzepak. Tu jeszcze można sobie ustawić, że on może... mam tu jeszcze takie, nie wiem gdzie to jest, ale takie tutaj mocowania, o tutaj były przykręcane. I rurką, od tą rurką można włożyć tutaj i wtedy... ogólnie zaraz wam pokażę z tej strony. Ta rurka, tak, możemy włożyć tu i dozować jakiś tam mikrogranulat przed talerzem. Możemy włożyć tutaj i możemy dozować tutaj razem z nasionkiem jakieś mikro... tutaj insekcycydy pewnie.
tutaj jakieś mikro, a możemy tą rurkę założyć tu i będzie dmuchała, zruszała z tyłu coś od ślimaków. Więc to ten podsiewacz może służyć w trzy miejsca. Dobra, chciałem jeszcze wam pokazać właśnie to dozowanie na ślimaki, bo to Magda odkręcała i Magda to zanosiła. To. O, tutaj jest przykręcane i tak to wygląda. I tu jest nawet przedłużka z tą rurką. O, i tu jest, zobaczcie, miejsce. Wtedy tutaj dajemy tak i daje z tyłu i dozujemy na ślimaki, na rzepak. Także no, tą klapkę da się uratować. Ja dam do poklejenia. Ta jedna też, tylko tutaj tą blachę trzeba będzie odkręcić i to jakoś wzmocnić. No tej trochę brakuje, nie wiem, albo się dokupię, albo coś tam się z nią zrobi. Te blachy dostałem, ale to nie są z tego siewnika. To nie są z tego siewnika, bo tutaj mam wszystkie. Ale jak dali, no to brałem. Rurki zamówiłem nowe, bo na przykład tam jest twarda i tutaj się załamała teraz, jak przesunęliśmy, ale widzę, że się wyprostowało. Bo no jeszcze teraz zapięty do ciągnika, inaczej się ułożyło. Bo wziąłem tą rurkę o stąd, ona była długa i tam gdzie były dziurawe, to wymieniłem. Tutaj była sztukowana, to już tak zostawiłem, ale kupiłem 15 metrów tej rury, takiej samej, nawet taki sam kolor. Więc wszystko będzie pasowało. No to chętnych zapraszam do kontaktu, ktoś chętny. Minusy tego siewnika są takie, że ta wanna jest skorodowana. O. I to trzeba byłoby po prostu rozkręcić, wyczyścić, pomalować, aczkolwiek ciężko mi powiedzieć, czy to już gdzieś nie będzie jakiś już cieniutkie, czy to nie będzie jakiś dziur w żerów, nie? Ale aczkolwiek wiecie, to wszystko da się zrobić, może to gdzieś się dokupić, ale to w Polsce wszystko się da zrobić. Kolejna sprawa, no to chyba tyle w sumie. A, to wam pokażę z drugiej strony, ale to też idzie dokupić, wymieni się, to chyba wymienię. Spróbuję to poszukać. O, ten plastik dozujący, on po prostu tutaj już jest wytarty. Dziurki ma wytarte i taśmą ktoś tutaj już przejechał, więc to te dwa trzeba byłoby wymienić. Tutaj jest luz na tym kole, ale to pewnie wystarczyłoby dokręcić. A jak nie, to łożysko wymienić, to wiadomo, wszystko idzie do zrobienia. No i tutaj tak samo, nie? O, to najgorszy ten element, a tak poza tym wszystko się kręci ładnie, wszystko chodzi. A, tu jeszcze jest luz na tych wózeczkach, nie? O, nie wiem, czy tam takie szczelejki trzeba zrobić, czy coś. Ja to posmarowałem, ale to teraz to co to? Ktoś wcześniej nie smarował chyba i... to kółko jedno jest takie poszarpane. No, ale tu nic się nie dzieje. No i tyle w sobie, no. Klapki. Tutaj w środku jest ładnie. W miarę. No nic, będziemy próbować fasolę siać. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. Czujniki fajnie pokazują wysiew. No, aplikacja do tego jest, która pomaga ustawić. Tutaj jak wysiewałem polifoskę szóstkę. Jak wysiewałem polifoskę szóstkę, to tu nastawiałem na 40. I wyszło mi 180 kg. 180 kg mi wyszło. No, a teraz fasolę będę siał Jasia na 20 cm. Na 20, coś. Bo mam ustawione na E1. Czyli to wychodzi 20.3. 65 tysięcy sztuk na metr. Na metr kwadratowy. Nie, na hektar. 65 tysięcy sztuk na hektar. I tutaj... Po co ja tu przyszedłem? Coś chciałem pokazać. A, tu jeszcze chciałem pokazać, że to jest takie poklejone.
Łącznik komuś może spadł. Po co się tutaj przyszedłem? A, rok pokazać, 2010, ale to jeszcze nie wszystko. Już wiem, co chciałem pokazać, bo tutaj chciałem wam pokazać, że fajnie się rozłącza też. Tutaj jest taki łącznik i jak nie siejemy nawozu, to nam się nie kręci. Redlicę dajemy do góry. Tutaj też zrzuciłem łańcuch, żeby to się darmo nie kręciło. Po co ma się tutaj wyrabiać to wszystko, jak tego nie korzystam. No i tyle. Jadę po fasolę i będziemy próbować. Lampy wyszły tak jak wyszły, nie ma na to czasu. W sumie można by było tylko przewiercić tutaj otwory i dać te tablice tutaj, a tutaj wkręcić śruby, żeby dziury zaślepić, ale na razie będzie tak. On tam za bardzo za obrys nie wystaje, więc tak to będzie na chwilę obecną. Dobra, widzimy się później przy siewie. Ja wam to zmontuję i wrzucę. Dzisiaj 1 maja, to nie jeden oczekuje jakichś filmów, bo się nudzi po prostu, nie? No, co jeszcze? Nie ma reklamy w tym filmie, więc... A, tutaj część została, ale to jest tego, rozsowanego. Nie ma reklamy w tym filmie, więc muszę coś zreklamować. Zareklamuję markę własną, Perkins Maszyny. I ten siewnik jest wystawiony jeszcze u Grześka na stronie El Bordo. Także możecie sobie zobaczyć tam zdjęcia. Tam mam zdjęcia, jakie jest przestawione na kukurydzę. Teraz widzicie, jak jest przestawione na 45, że da się. No i nawet te kółka, zobaczcie, szerokie są między sekcjami. No, między sekcjami są. No. Nawóz też jest z boku. Redlice są z boku, fajnie. No. I jak będzie się siało, czy buraki można pociąć nawóz, czy rzepak, no kolega będzie dawał pod fasolę. Ja nie będę dawał, bo nie mam nawozu, bo nie myślałem w ogóle, że to będzie... Ogólnie myślałem, że to zdejmę na fasolę. To zdejmę, poczyszczę, pomaluję, podszykuję, więc myślałem, że to zdejmę i zdejmę te redlice, ale... Kolega mówi, że on nie rozsiewał nawozu, bo myślał, że ty będziesz z tym, no, masz z podsiewaczem nawozu, więc będziesz mi siał. No i tak robiliśmy, żeby właśnie to funkcjonowało, żeby to działało w fasoli. Tutaj tylko wymienię ten przewód, bo jest sztywny, na ten właśnie miękki. On jest też w środku. Nie jest skarbowany, tylko jest płaski, czyli tam równą powierzchnię ma. I tutaj założymy i zagnie się tutaj. Bo stąd może nie tak nie lecieć. Może tam nie lecieć, bo to trzeba było tak z tej strony i mogłoby się gdzieś tam zawieszać. Więc będzie dmuchało po prostu. Tak się dam i będzie tam dmuchało. Albo zobaczymy, może da się bez dmuchania, żeby to podawało, bo to w sumie tutaj też zobaczcie, jak jest pod kątem, tam daje. No wszystko wyjdzie w praniu jeszcze, nie? No, sterownik KMS 412. Fajnie pokazuje. Te dyski już od nawozu, one już takie... No nie są nowe. Nie są też takie już jeszcze ostatnie. Jeszcze na nich tam... Ze dwa sezony można by było pewnie posiać, albo sezon, zależy jakie kto ma gleby. Dobra, nie przedłużam, bo kolega zaraz będzie za mną dzwonił. Dobra, także trzymajcie się, miłej majówki, na razie.